Hejka, dzisiaj jest Dzień Dziecka. Będę go spędzać sama. I jestem w Niemczech i będę go spędzać sama. Dlaczego jestem w Niemczech? To pierwsze pytanie, bo wiem, że szczególnie w tym czasie to nie jest normalne, żeby ktoś sobie wyjechał za granicę. Nie będę mówiła dużo, tylko powiem to, że ja to robię legalnie. Granica polsko-niemiecka jest otwarta. Nie mam żadnej kwarantanny. Ja tutaj przyjechałam na całkiem długi czas. Dla mnie na razie jest to czas nieokreślony, bo nie wiem, kiedy wrócę do Polski. A druga sprawa to jest to, że spędzam dzisiejszy dzień sama. Ja tu przyjechałam tylko z moją siostrą. My jesteśmy w Monachium i w Bawarii. Dzisiejszy dzień jest dniem wolnym od pracy, dlatego że jest, za chwilę wam powiem, sprawdzę, jak to się nazywa. Pfingstmontag. Po prostu poniedziałek po zielonych świątkach, bo wczoraj były zielone świątki. Moja siostra pojechała ze znajomymi po prostu w góry. Ja też miałam jechać, ale przez to, że mam lekcję, nie pojechałam. Jest 12 i zaczynam dopiero teraz, dlatego że ja od 8 miałam lekcję. I nie chciałabym tak zaczynać mojego dnia dziecka o godzinie 8. Ale czy mam wyjście? Nie do końca. Matma popsuła mi humor, co nie jest nowe. Za chwilę będę starała się to naprawić, tylko dokończę sobie jeszcze notatkę. Jadę do Starbucksa, bo chcę spróbować konkretnej kawy, która słyszałam, że jest taka bardzo dobra i to nie jest żadna taka kawa chyba z menu, tylko musicie powiedzieć konkretnie, co chcecie. Ogólnie, jeśli chodzi tutaj o tą całą sytuację epidemiologiczną, pandemiczną. Już w Polsce wiem, że też można nie nosić masek na dworze, tylko trzeba je nosić w zamkniętych przestrzeniach, ale tutaj w ogóle nie było takiego, nie wiem, zalecenia, nakazu noszenia masek na dworze, tylko właśnie w przestrzeniach zamkniętych. Tego było tak skomplikowane, bo to jest coś, co widziałam na TikToku. Jest to smaczne. Jakby, nie wiem, na pewno nie jest to jakaś najlepsza kawa, którą piłam, ale ogólnie jest to smaczne. Jak ktoś chce spróbować, to polecam. Za chwilę wam wstawię tego TikToka, to sobie wszystko obczajcie, tylko on jest po angielsku. Can I have a venti iced coffee with 4 pumps of white mocha and sweet cream? Thank me later. Nie wiem, co robię, poważnie. Dopiero jak nałożyłam maskę i byłam na stacji i chciałam się napić, to się zorientowałam, a to tak się średnio napiję z maską na twarzy i wiozłam to całą drogę i chwilę jeszcze czekałam na to metro i moja słomka, bo ona jest papierowa, czy wy to widzicie, jak ona wygląda? To dosłownie, ja tego nie muszę przełamywać, bo to jest tutaj już tak mokre. Słomka nie przeżyła zbyt dobrze podróży, ale już mi zostało trochę. Więc ja idę robić pranie do pralni, zajmie mi to 5 minut, więc za 5 minut do was wrócę. Okej, teraz się zgubiłam. Zapomniałam, co ja muszę wziąć. A, jeszcze potrzebuję kapsułkę. A gdzie są kapsułki? 5 minutes later. Wróciłam! Z brudnym praniem. Bo wszystkie pralki są zajęte. Wrócę tam za 20 minut, bo parę pran się miało kończyć i mam nadzieję, że ktoś po prostu przyjdzie po te ubrania. Ale jestem dosłownie zmęczona. A jest godzina 14. 1 hour later. Wiecie, co wam powiem? Że nie mam prania, czyli nastawiłam je. 2 hours later. Uwaga, uwaga. Czy wy to widzicie? Wiecie, co to jest? Tak, to jest pranie, które udało mi się zrobić. I jeszcze w międzyczasie zrobiłam obiad. To było naprawdę dobre. To był łosoś z ryżem i z warzywkami. Chcę wam się czymś pochwalić. Znaczy, nie wiem, czy pochwalić, ale powiedzieć, że przez cały dzień jestem w jeansach. I na to, że ostatnio jak nałożę jeansy, to jest dla mnie wyczyn. Znaczy, w sumie ostatnio nie, ale jeszcze z 2 tygodnie to dosłownie nałożenie jeansów było dla mnie wyczynem.
pod tym względem, że chodziłam ciągle w dresach albo w leggingsach, a teraz siedziałam dobrowolnie i montowałam w jeansach. To jest dziwne. Więc wychodzę na dwór i muszę wam coś powiedzieć, muszę wam zdradzić mój sekret. Nie, a tak serio, to 4 dni temu zaczęłam się uczyć jeździć na deskorolce. Idzie to z różnymi efektami, już 2 razy się wywróciłam i raz nawet to nagrałam, za chwilę wam mogę wstawić dosłownie końcówkę tego filmu, jak się wywaliłam, bo dla mnie to jest tak komiczne, bo to wygląda tak śmiesznie, nic mi się nie stało, jeśli ktoś się o mnie martwi. Taki jest plan, no teraz idziemy jeździć. Porzuconym dzieckiem. Ja wróciłam z deski i dostałam jedzenie, którego jeszcze nie zjadłam całkowicie. Dostałam picie. Ja ogólnie jestem fanką różnych pić, których ludzie zwykle nie lubią, bo ja piję różne rzeczy. To nie brzmi dobrze. To jest jedno z nich. Na podstawie yerba mate coś zrobię. Ja robię teraz matmę, ale chciałam wam coś pokazać. Ten pokój jest po wschodniej stronie budynku. No nie widzimy zachodów i to jest minus, to na pewno. Mega fajnie to wygląda pod tym względem, że to jest budynek przed nami i w nim odbija się ten zachód. I tam też jest jakiś budynek i też się odbija ten zachód.